Niedziela. Ciepło się zrobiło w końcu. I nadszedł ten dzień, gdzie idziemy na wykrywkę. Dobra, ja jadę na miejsce. Do zobaczenia. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscówce. Mam pierwszy fajny sygnał. Sprawdzimy. Absolwent. Można i zacząć tak. No nic. Do następnego. Tutaj taki fajny sygnałek. Trochę się łamie, ale kopniemy. Wykopany. I mamy dupkę od shotguna. Proszę bardzo. Coś na niej jest napisane. No coś tam. Kopnę sobie teraz taki sygnalik 56-57. Zobaczymy. Po drodze wypadło mi trochę złomu. Dobra, wykopane. Sygnał zmienił się na 68, więc pewnie jakaś łuska. Albo i nie. Jest jakaś krągłość. Delikatnie to wyczyszczę i zobaczymy. Jest dzisiaj tak ciepło. Fajnie, naprawdę jest fajnie dzisiaj. Idealny dzionek na pokopanie. Gdyby nie ta alergia, która mnie dobija. Stąd moje targanie nosem. Ale wróćmy do monetki. Jakiś totalny zajazd. I niestety ja nic z tego nie rozczytam. Coś było, ale nie wiadomo co. Włożę to do maneciarki, że jak trochę nasiąknie wodą, to będzie łatwiej obczyścić. Słuchajcie, ja już wiem, co wykopałam. Śmiać mi się chce niesamowicie, bo dopiero co wczoraj z Łukaszem rozmawiałam, że co wypad, trafiam albo łyżeczkę, albo nóż. Tym razem taki piękny nóż. Właściwie jego rękojeść, bo tego już nie ma. Ja naprawdę do wakacji uzbieram całą zastawę. Jak tak dalej będzie? Co mi wczoraj mówiłeś? Że co wypad muszę mieć łyżeczkę albo... nóż. Srebro? Nie wiem, raczej nie. Podłagę sprawdź. Okej. To jest ładnie zczerniałe. Znaczy są próby. Jak już to tylko rękojeść włosy. Wydaje mi się, że posrebrzane, bo mam podobną łyżeczkę do kompletu. Say what? Tu gdzieś był jeden.
pepeszka. Wykopane. Super. I kolejna pepesz. Ewidentnie ktoś tu strzelał. Coś tu jest. Coś tu mamy. Teraz sprawdzimy. Powinno być na wierzchu, bo to kopnęłam. I coś mamy. Jakąś blaszkę. Najpewniej jakiś śmieciuch. Ale zobaczymy. Tak, jakaś blaszka. Czysta, żadnych napisów tu nie widzę, więc ląduje w torbie i idziemy dalej. Coś na wierzchu. Słuchajcie, taki fant, bardzo fajny. Słuchajcie, mam fajny sygnał kopnięty. Sprawdzimy sobie. I coś jest. I co to jest? O, jest jakieś kółeczko. Prawdopodobnie plandekówka. Ciekawe. Słuchajcie. Taki nożyk, właśnie mi wyszedł taki fajny scyzoryk. Super. Nie jest jakiś mega stary, ale fajny. Tu brakuje jednej części, ale zaraz po grzebie może znajdę. Secret Agent. Świetny nożyk. Okej, do następnego. Słuchajcie, fajny sygnał 76. Wykopałam, namierzyłam, sprawdźmy. Ha! I jest to... jest to nakrętka od manierki. Już takie wcześniej kopałam. Tak, jest to nakrętka od manierki. Fajny fancik. Lecimy dalej. Ja już to widzę. Proszę bardzo. Zaraz wyczyścimy. Sprawdzimy, co to jest. Dopiero druga monetka. Ale już widzę, że jest w bardzo ładnym stanie. Tak. 10 rejsfeningów. Z gapą
1940. Na ziemi. Powinnaś to poznawać. O! Dziękuję! Jesteś moim mistrzem, no. Zajebisty pancik zgubiła i tutaj leży. I on go znalazł teraz. To jest pokrywa od zegara. No. Od motoru najprawdopodobniej kulą przebita. O kurde. O ty kurcze. No widzisz, ten tu ma farta, nie? Nawet na oko znajduje. Bo mi to wyleciało. Teraz nie zgubię może. Dobi, bo ja dzisiaj już mam dość osobiście. Mój pierwszy. O! Widziałeś? Panie, to ci to kawał tasaka jest. Chwal się. Ja mam się pochwalić, dobrze. Ła. Jeszcze się wywalnąłem w klapę. Tak jak ty. Dyszka, jedynka, plus jedynka. 4, 12. 12 fenoli. Guziczek taki... Nie mam zielonego pojęcia. Kompletny jest. O dziwo. Klamra z paskiem. Z pozostałością paska skóry. O, właśnie ta skóra tak się ledwie trzyma. O, Dolce Gibbony. Klamra Dolce Gibbony. Albo Deutsche Gibbony. No, tego u siebie nie pokazałem. Nie widziałam chyba. To jest jakaś coś ozdobnego. O, coś od czegoś, nie wiem, nie mam pojęcia. No. Jakieś wzory ma. Pół nożyka, bo połowy nie ma. Znaczy w środku jest ostrze, ale już tak zardzewiałe. Nie ma tej drugiej rękojeści. Zostało tylko wyłamane. To chyba z kości nawet, zobacz. Świetne. Fajne, bardzo fajne zdobienie. No to, bo to jest chyba ręczna robota z kości. Nie wiem, czy to powojenne, czy PRL. O! Okulary od, tak mi się wydaje, od lornetki. Kiedyś Uki takie wykopał. Tylko, że u Ukiego były oznaczenia, a tu ich nie ma. I to mnie tylko myli, ale wyglądają identycznie. Mają dwie różne wielkości. I tutaj fancik chyba dnia. Tak mi się wydaje. Zakaz wjazdu. Wpinka nadawana policji za jakieś tam zasługi na dzień policjanta, czy jakoś coś takiego było z 1944 roku. Mankietówka i teraz nie wiem, czy ona jest srebrna, pozłacana, czy jest złota, bo wszędzie tu się przebija ten złoty kolor, tylko jest ubrudzone. Jakieś tu są dwie punce, nie mam zielonego pojęcia. A to jest druga część od tego. I trochę... A, kluczyk masz. Nie, to jest stary wypad. Nie, to nara. Dobra, idziemy do mnie. Sium, 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 sium. I tak. Scyzoryk z napisem Secret Agent. Rękojeść od noża. Prawdopodobnie srebro. Piła. Ręczna piłka, bardzo fajna. 10 rajświeningów, 1 rajświening, guziol, łuski, pepeszki, coś od jakiegoś pojazdu prawdopodobnie. To jest kwiatuszek, nakrętka od manierki. I to jest bardzo ciekawe, bo ja to znalazłam tak z tydzień temu, z miesiąc temu, po czym zgubiłam, a dzisiaj Łukasz to znalazł i to jest przestrzelone. Przestrzelone ewidentnie i Łukasz to dzisiaj znalazł na oko. Także tyle, jeszcze torba złomu gdzieś tam sobie leży. Właśnie. I robimy, i my uciekamy, nie? Kurteczkę jeszcze znalazłem. A właśnie, to jest twój fant na oko dzisiaj. Z samego początku nawet do lasu nie wszedłeś. Kończymy. Tak jest. Kolega Patryk już uciekł. Tak jest. Ale pozdrawiamy. Tak jest.
kanał Patryka? Takie, nie. Tak jest. Kierunek pasja. Kierunek pasja, zapraszamy. Tak, tego pana nie muszę przedstawiać. Tak jest. Bo magnetyczny Szczecin, tam też zapraszamy. Tak jest. Jeżeli wam się podobał materiał, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia na następnym.